Zacznę od sprostowań. Jestem techniczny o zapędach humanistycznych. To jedno. Druga uwaga taka. Przepraszam wszystkich, którzy są ode mnie na lewo. Przepraszam wszystkich, którzy są ode mnie na prawo, łącznie z biskupem. Będę mówił do tych, którzy siedzą przede mną, tak? Nie będę mówił do wszystkich. Jeszcze jedno sprostowanie. Najważniejsze, że jestem szczęśliwym człowiekiem, potem szczęśliwym mężem w tej kolejności, szczęśliwym ojcem, od niedawna szczęśliwym teściem. Nasłuchujemy co dalej, ale na razie dalej się nie mogę pochwalić, tak? Kochani, to do roboty, tak? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, to zawołanie, to pozdrowienie, to stwierdzenie w zasadzie mogłoby zamknąć wszystkie konferencje, wszystkie wykłady. Bo gdybyśmy tak naprawdę porządnie i uczciwie powrócili do Chrystusa i w znaczeniu do Jego nauki, i w znaczeniu więzi osobowej z Nim, i co za tym idzie, czerpanie z łask, możliwe jeszcze czerpanie z łask sakramentalnych. Gdybyśmy tak powrócili do Chrystusa, to wszystkie problemy osobiste, wszystkie problemy rodzinne, wszystkie problemy społeczne i światowe byłyby rozwiązane. Świat dlatego tak cierpi, że odszedł od Boga, odszedł od świata wartości, które On nam przekazał, czyli odszedł, ludzie odeszli od samych siebie. Żyją w sposób wynaturzony, niezgodnie z własną naturą. I to oczywiście owocuje masą najróżniejszych tragedii. Dzisiejszy tytuł tego mojego mówienia, miłosierny ojciec, ojcostwo miarą męskości. W tym tytule się mieści tyle rzeczy, że można by obdarzyć tym całe seminarium. Całodzienne co najmniej. Ja sobie wypisałem tak roboczo 12 punktów, na których chciałbym coś powiedzieć. Na niektóre z nich chętnie bym powiedział z półtora godzinny wykład. Dlaczego to mówię? Że to, co będzie skrótem skrótów. I dlatego proszę na te półtorej godzinki o jakiś wysiłek. Ja wiem, że wyszliśmy z kultury myślenia i uważania, ale może poćwiczmy. Szkoła nie uczy myślenia. W świecie myśleć wręcz nie wolno. Trzeba poprawność polityczną wykazywać i myśleć to, co powiedziano w mediach. A my spróbujmy tutaj troszeczkę pomyśleć, pewien ciąg logiczny przedstawię. Mam nadzieję, że będzie dostatecznie czytelny, choć będzie bardzo skrótowy. I zacznijmy od tego miłosiernego ojca. I dzisiaj niektórzy ludzie próbują miłosierdziem załatwić wszystko. I to się zdarza niestety nawet ludziom niewątpliwie obdarzonym wsparciem Ducha Świętego, do kardynałów włącznie. Że mylą się pojęcia. Mówię to z autopsji z synodu, tak? I mówimy o bezgranicznym miłosierdziu. Nie. Nie jest bezgraniczne. Jest jedna, jedyna granica. To jest ludzka wolna wola. Jak człowiek odrzuci miłosierdzie, Pan Bóg to szanuje. Popatrzmy na ojca. Syn poszedł w dalekie strony, rozswoił majątek, żyjąc odrzutnie. Ojciec już mu dawno wybaczył, ale nie poszedł za nim, nie wyciągał go na siłę z tego błota. Czekał. Już tak bardzo czekał, że nawet nie doczekał i wyszedł naprzeciw. Natychmiast wybaczył wszystko, ale musiało być wcześniej to: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie. I to jest granica Bożego miłosierdzia. Człowiek ma wolną wolę, może Boga odrzucić, może ogłosić, że Boga nie ma, może bluźnić i Pan Bóg to, nie wiem, czy to można tak powiedzieć, będzie cierpliwie znosił, ale będzie ciągle czekał, żeby choć w ostatnim momencie życia odwołał się do miłosierdzia. Mówi Faustyna Kowalska, jedną koroneczkę odmówi, jedną i wszystko będzie mu zapomniane, ale musi ten gest w kierunku Pana Boga wykonać. To mówienie na temat ojcostwa właśnie dla mnie jest nie takie łatwe, bo tak się złożyło, że już zdążyłem napisać 5 książek o męskości i ojcostwie, nagrać 21 filmów na temat różnych oblicz ojcostwa, na dwóch rybach można sobie poglądać, jakiegoś audiobooka 5-godzinnego i ciągle mam niedosyt rzeczy niedopowiedzianych. Mówię, tłumaczę się, że jeszcze raz z tego, że tu będą duże skróty z tego wszystkiego.
A więc wracając do miłosiernego Ojca, Ojciec przebacza. Zwykle jak ktoś rozważa postać Ojca Miłosiernego, wszyscy wiemy, że często się mówi o Synu Marnotrawnym, a ostatnio coraz częściej o Miłosiernym Ojcu, bo to o czym jest ta przypowieść, i o jednym, i o drugim. Ale zwykle przedstawia się Ojca Miłosiernego jako taką ikonę Boga, bez słowa wyrzutu. Przecież ten go naprawdę nieźle zniszczył, ten synalek, prawda? Ani słowa nie powiedział, a nie mówiłem, ani słowa jak mogłeś, nic, po prostu wybacza. Ktoś powie, no wspaniałomyślny, wielki Bóg tak robi. Ale popatrzmy chwileczkę, gdyby ten ojciec, przejdźmy na ludzki teren, prawdziwy rzeczywiście ludzki człowiek, tak, człowiek, którego syn tak potraktował, wraca. Co ma ten ojciec zrobić? Gdyby był mądrym, chociaż to się trochę płci, chciałbym powiedzieć mądrym egoistą, gdyby był skoncentrowany na sobie i liczył się tylko ze swoim dobrem, zrobiłby dokładnie to samo. Z wyrachowania, żeby móc powrócić do pełni szczęścia. Muszę to wyjaśnić, bo to jest zbyt duży skrót. Ja wiem, co chciałem powiedzieć, ale skrót jest naprawdę duży. Otóż w czym leży szczęście człowieka? Szczęście człowieka zależy od właściwie dwóch rzeczy. Jedno to jest osobisty wzrost. Rodzimy się rozbici, zdezintegrowani, nieposkładani, w skazach grzechu pierwotnego. Niektórzy tego nie wiedzą, my to wiemy. A mamy się poskładać, w pełni zintegrować, czyli mamy osiągnąć takie panowanie przymiotów stwórczych, rozumu i woli nad naszym postępowaniem, że w każdej chwili życia potrafimy uczynić dobro, odwołać zło. I nawet z pistoletem przyłożonym do głowy nie odwołamy świata wartości, którym służymy. Czyli pełna wolność wyboru dobra, odrzucenia zła. Jeżeli pod to podłożymy dobrą hierarchię wartości, Bożą hierarchię wartości, to taka definicja całkowitej wolności, całkowitej dojrzałości, całkowitej integracji jest jednocześnie definicją bardzo piękną, precyzyjną świętości. Człowiek, który zawsze czyni dobro i odrzuca zło, jest człowiekiem świętym. I to jest pierwsze, największe źródło szczęścia w życiu każdego człowieka. Ja wiem, że świat nas kusi łajdactwami. Świat nam mówi, im bardziej się będziesz łajdaczył, tym będziesz szczęśliwszy. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne mają raj na ziemi. Hasełka piękne wpadają w ucho. Ale tak naprawdę te dziewczynki, nie wiem, 12-letnie, startujące, nie wiem, w jakiś tam alkoholowo, narkotyczno, seksualny, mają raj na ziemi? Przecież one po chwili już są ruiną człowieka, 12-13-latki. Ruinują siebie, ruinują swoją rodzinę całą. Że jest tragedia dla rodziców, otoczenie. Ale zło nam się pokazuje jako takie fajne, łatwe, atrakcyjne. No świętość taka nudna, właściwie nie wiadomo czy i w ogóle. Czasem stanąć twarzą z tym. Najbardziej fascynujące szczęście tu na ziemi możemy osiągnąć przez osobistą świętość. To jest jeszcze więcej. Najwięcej, co światu możemy dać. To mi uzmysłowił papież Benedykt XVI na zakończenie Kongresu Rodzin w 2009 roku, w styczniu, w Meksyku. Zresztą on nie był na kongresie, tylko przez telebimy miał homilię i błogosławieństwo na koniec. I ostatnie zdanie, jakie powiedział. Najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobista świętość. I światu, i samemu sobie. Pierwsze podstawowe źródło szczęścia człowieka to jest osobista świętość. Drugie źródło to jest miłość. Święty Paweł powie dosadnie, choćbym mówił językami świata, choćbym miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał. Lubię w tym miejscu skończyć. Świat żyje jak cymbały, bez miłości. I niektórzy nawet wierzą, że są szczęśliwi, tak? Ptaszek w klatce może wierzyć, że jest szczęśliwy, bo klateczka ze złota, nasionka importowane, innego świata nie zna. Gorzej, jak człowiek żyje w jakiejś klatce, głosi z pełnym przekonaniem, że jest szczęśliwy, a jest biednym, żałosnym, zamkniętym w klatce jakimś człowieczyną. Miłość jest drugim źródłem szczęścia człowieka każdego. Przy czym tutaj miłość by trzeba, nie mamy czasu, żeby tej myśli rozwijać, ale tylko skrótowo. Miłość do Boga i ludzi. Jest w naturze człowieka wpisana tęsknota do relacji z Bogiem i rzeczywiście
jakbyśmy przebadali całą historię świata, całą historię ludzkości, gdziekolwiek znajdowano ślady człowieka, znajdowano ślady jego religijności. Tłumaczenie, że się SMS-ami skrzyknęli, że będą wzdychać do istoty wyższej, jest nonsensowne. Jest jedno sensowne wytłumaczenie tego fenomenu, tego zjawiska. Pan Bóg wpisał w naturę człowieka tęsknotę do relacji z Nim. Jeśli człowiek tej relacji nie rozwinie, będzie nieszczęśliwy. Czy ja powiedziałem, że człowiek niewierzący nie może być szczęśliwy? Niestety tak powiedziałem. Bez żadnej pogardy, bez żadnej wyższości, ze smutkiem. W szczególności ten, który odrzucił Boga, miał szansę, poznał i odrzucił. Nie może być w pełni szczęśliwy, bo nie jest w pełni sobą. Jest w jakimś sensie wynaturzony. Nie działa zgodnie ze swoją naturą. I teraz relacje. Relacje są różne, międzyludzkie już teraz patrząc. Ale dla większości, która jest wezwana do małżeństwa po prostu. Zdecydowana większość świata jest wezwana do małżeństwa. Trzeba mieć poważne argumenty na to, żeby nie być w małżeństwie. A dzisiaj ludzie szukają argumentów na to, żeby się pobrać. Poważne argumenty na to, żeby być w małżeństwie. Jednym z poważnych argumentów jest bycie ojcem i matką w wyższym stopniu, czyli kapłaństwo, życie zakonne. A drugie, no niestety praktyczny, nie znalazłam osoby, która się do tego choćby wstępnie nadawała. I wtedy trzeba swoje życie, jakąś ścieżkę awaryjną realizować, jakieś matkowanie, jakieś ojcowanie, ale już nie w parze, nie w rodzinie tej naturalnej, prawda? Ale koniecznie matkowanie, koniecznie ojcowanie. Czyli człowiek ma miłować. I teraz jakbyśmy ustawili w kolejności ważności miłości dla ludzi, którzy żyją w małżeństwie, to na pierwszym miejscu jest mąż, żona i pod żadnym pozorem tego nie wolno przestawić. Oczywiście po Bogu, tak? Mówię o ludzkich miłościach. Na drugim miejscu dzieci, potem rodzice i teściowie i potem inni ludzie. Jakiekolwiek zamieszanie, jakiekolwiek naruszenie tego porządku tworzy wszystkim nam znane kłopoty. Jak dzieci są ważniejsze od ojca, jaka to jest tragedia. Dla dzieci, dla mamy, dla taty, dla wszystkich. Jak teściowa jest ważniejsza od żony. Jak inni ludzie nawet pięknej działalności, jakiejś społecznej, charytatywnej, stają się ważniejsi od własnej rodziny. Nienaruszalny porządek. Pierwszy mąż, żona, potem dzieci, potem rodzice i teściowie i potem dopiero inni ludzie. I teraz, skoro to nam jest potrzebne do szczęścia, co niszczy relacje miłości? No bardzo mocno niszczy relacje miłości nieprzebaczenie. Zresztą nieprzebaczenie niszczy tego, który nie przebacza. Wielokrotnie rozmawiałem z kobietami, proszę Pana, ale mój mąż nie zasługuje na przebaczenie. Odszedł, zostawił mnie bez środków do życia, z dziećmi się nie interesuje, żyje jak pączek w maśle, udowadnia przed sądem, że nie ma żadnych dochodów, że jest bezrobotny, śmieje się ze mnie w żywe oczy. On nie zasługuje na wybaczenie. Droga Pani, on może nie zasługuje na wybaczenie, ale Pani zasługuje, żeby wybaczyć. Pani zasługuje, żeby wybaczyć, bo Panią niewybaczenie niszczy. Niewybaczenie niszczy tego, kto nie wybaczył. Pani ma mu wybaczyć, ale ogłosić mu to dopiero wtedy, kiedy on w skrusze wróci. A może po 20 latach wróci i wtedy mu powiesz, wiesz co, ja już ci 20 lat temu wybaczyłam. Czemu nie powiedziałaś? No bo jeszcze nie dorosłeś do tego, żeby to usłyszeć. To jest mistrz z księdza Niewieckiego, ale bardzo mi bliska. Tak, wybaczyć mamy od razu. Natomiast to nie znaczy, że mamy głaskać krzywdziciela i mówić, nic się nie stało. Nie, nie, to jest coś zupełnie innego. Teraz zobaczmy, a więc niewybaczenie, niemiłosierdzie niszczy podwójnie, bo niszczy relacje i niszczy człowieka. Uniemożliwia mu pełnię szczęścia. I spójrzmy z powrotem na Ojca Miłosiernego, bo od Niego wyszliśmy. Synalek wraca. Co ma tata do zrobienia? Jeżeli mu nie wybaczy, sam siebie zniszczy i zniszczy relację z synkiem. A w chwili, kiedy synek powrócił, on odzyskał szansę na pełnię szczęścia. Bo co daje pełnię szczęścia dla ludzi żyjących w małżeństwie? Po pierwsze, trwała, coraz piękniejsza, coraz głębsza komunia, jak powiedział Jan Paweł II. Komunia osób między mężem a żoną. Na drugim miejscu więź ze wszystkimi dziećmi. Nie, że jak mam 15 dzieci, jedno mi poszło na manowce, to znaczy, że nic się nie stało, 14 jest w domu. Nie. Pasterz leci za jedną owcą i przyprowadza i się cieszy, musi mieć komplet. I w tym kontekście ojciec musiał przyjąć syna marnotrawnego, żeby móc być szczęśliwym. To nie jakaś łaska.
A ile go to kosztowało? A to jest osobna sprawa. Cały koszt, który poniósł, żeby temu synowi wybaczyć, pracował na jego osobisty wzrost, na jego osobistą świętość. Same zyski. Jeżeli pójdziemy drogą wskazaną przez Chrystusa, co powiedziałem po pierwszych słowach, to ta droga nie będzie łatwa. Nikt tego nie obiecywał. Ale jeżeli godnie będziemy szli tą drogą, to będzie niesamowicie szybko rosło nasze szczęście we wszystkich wymiarach. Bo i nasze relacje się poprawią, a więc szczęście będzie płynęło z miłości i nasza osobista formacja, osobista świętość będzie coraz większa i będziemy z tego tytułu coraz bardziej szczęśliwi. Także żaden trud nie idzie na marne. Nie ma trudu, który by nam się nie opłacił. Co mówią ludzie? A tam taki jeleń, tam działa społecznie, a tam charytatywnie działa, a tam się poświęca, głupi. Najmądrzejszy ze wszystkich. Nic się nie zmarnuje. I w pewnym sensie może być, no tak, po śmierci. Nie, już tu na ziemi nic się nie zmarnuje. Człowiek, który się poświęca dla innych, zbuduje piękną miłość we własnej rodzinie. Człowiek, który egoistycznie tylko zbiera to, co mu się należy, jak często się tak zdarza, przecież on nie zbuduje pięknej relacji, nie będzie szczęśliwy. Może się dobrze urządzić w życiu, ale szczęśliwy na pewno nie będzie. Powiedziałem takie może trochę trudne zdanie, może dla kogoś nawet obrazoburcze, że niektórym nawet kardynałom się myliło na synodzie miłosierdzie. No niestety tak. Może żeby nie być gołosłownym, jeden przykładzik tylko. Mówi, akurat to był biskup, tak? Mówi, że Eucharystia jest takim darem, takim cudownym lekarstwem. Przez na 3 minuty, 2 minuty 50 mówi o tym, że to jest taki cudowny dar. I w ostatnich 10 sekundach mówi, i wobec tego trzeba dać go wszystkim. To było w kontekście oczywiście powtórnych związków i komunii dla osób żyjących w powtórnych związkach, którzy nie wyszli z grzechu. Bo przecież jest otwarta droga dla nich do Eucharystii, do Komunii Świętej, przez życie w czystości i mogą powrócić do pełni łask sakramentalnych. Ale byli tacy, którym się wydawało, że można to ominąć. No, nasz arcybiskup, przewodniczący Komisji Episkopatu na szczęście, arcybiskup Gądecki powiedział na koniec swojego wystąpienia bardzo piękne i mocne słowo. Papież otwierając synod powiedział, że nie będzie zmian doktrynalnych, a dopuszczenie do komunii osób trwających w grzechu, nie żałujących, nie nawracających się, bez łaski sakramentalnej, bez łaski uświęcającej, byłoby zmianą doktrynalną. W zasadzie powinno to uciąć wszelkie dyskusje, ale jak wiadomo, nie do końca ucięło, tak? Choć muszę jako naoczny świadek powiedzieć, że znacznie mniej było na synodzie takich napięć z powodu tych nacisków, by jednak liberalniej podejść do grzechu, nie do grzesznika, tylko do grzechu, odwołać grzech, niż w gazetach, tak? Gazety wyłapywały takie fragmenty i bardzo eksponowały, te zwłaszcza te tak zwane mainstreamowe gazety. Dobrze, ale jesteśmy na początku początku. Co mamy powiedzieć trochę o ojcostwie. Do czego mężczyzna został stworzony? No przecież Pan Bóg mu to łopatologicznie powiedział. Zresztą niewieście, która stała obok również. Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Czyli podstawowe powołanie to jest rodzina, rozmnażanie się jako powinność. Kochani, nam się poprzestawiało w głowach. My traktujemy dziecko jako pewien element luksusu. No mamy już dom, mamy samochód, mamy zaliczone w kółko ziemię w jedną stronę, w drugą stronę. No to teraz jeszcze sobie fundujemy dziecko, bo psa już też mamy. Nie. My powinniśmy niejako przed Panem Bogiem ciągle się tłumaczyć, Panie Boże, no zobacz, naprawdę musimy zrobić przerwę. Zobacz jak ze zdrowiem, zobacz jak z tym. No, powiedziałeś w Humane Vitae, że roztropny namysł jest tylko duszność. My roztropnie się namyślając nie muszę, musimy jakąś chociażby krótką przerwę zrobić. Ale postawa, że my się czujemy tymi, którzy mają obowiązek przekazać życie. Mówię to nie przez przypadek, bo w Polsce na 220 parę krajów jesteśmy na 218 miejscu, jeżeli chodzi o dzietność. Nasza umiłowana ojczyzna wymiera. Na szczęście jestem optymistą, bo widzę wyraźny, zdrowy od lat odruch z rodziny głęboko wierzące, wykształcone, inteligentne, ewidentnie obniżając poziom życia, decydują się na dzieci, inwestują w dzieci.
Tylko jeszcze trzeba troszkę to zjawisko upowszechnić. Jakbyśmy zarazili naszych znajomych, sąsiadów i sami siebie, no ja już może nie, ale ci młodsi, no to może coś jeszcze z tego by było, prawda? Byśmy tą Polskę, tak, Polskę byśmy uratowali tylko w ten sposób. Zagrożeniem dla Europy nie jest intelekt, czy jakieś wizje piękne, czy programy życia muzułmanów, nie. Zagrożeniem jest liczba dzieci. Podobno w Niemczech Turcy mają średnio 8,2 dziecka, a Niemcy 0, ileś tam. Prosty rachunek. Kilka pokoleń wybiorą demokratycznie rząd turecki w Niemczech. To o czym Niemcy oczywiście splejtują, ponieważ tamci nie potrafią gospodarki prowadzić, potrafią tylko zasiłki zbierać, prawda? Ale to nie nasze zmartwienie. Choć trochę też, bo to jest w końcu Europa, tak? Tak więc obowiązkiem mężczyzny jest, pierwszym jest bycie ojcem. Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. W tym słowie czyńcie sobie ziemię poddaną jest zupełnie co innego powiedziane do kobiety i zupełnie co innego do mężczyzny. To samo zdanie. Oczywiście świat nam miesza, nam wmawia, że jesteśmy tacy sami, identyczni, że nie. Całe nieszczęśliwe, chciałoby się powiedzieć, obłąkańcza ideologia gender. Zupełnie fałszywa z punktu widzenia antropologicznego. Bo człowiek jest obiektywnie kimś, a nie ma siebie kreować i wybierać. Ale od wielu, wielu lat wmawia się pod pretekstem równości, że jesteśmy tacy sami. Nie jesteśmy tacy sami. Jesteśmy totalnie inni, bo do czego innego stworzeni. Stwórca nie byłby mądry, gdyby stworzył tak samo kobietę i mężczyznę, a przydzielił im potem inne zadania. Kobieta jest ukierunkowana na człowieka. I cały geniusz kobiety ujawnia się w relacji z człowiekiem. Im człowiek słabszy, bardziej potrzebujący, chory, biedny, tym więcej jest, ten geniusz się ujawnia, tym bardziej kobieta jest niezastąpiona w tym miejscu. Oczy mężczyzny są ukierunkowane, ostrość widzenia jest ukierunkowana na materię, nie na człowieka. I to jest pewna trudność, bo żeby mężczyzna mógł być szczęśliwy, nie może się kierować swoją naturą. Kobieta tak. Ukierunkowana ku człowiekowi, pragnie relacji miłości i jeżeli realizuje to, czego pragnie, jest szczęśliwa. Mężczyzna, jeżeli realizuje to, co pierwotnie się wydaje, że stwórca wpisał w jego naturę, czyli pokonuje materię, walczy, zdobywa ośmiotysięczniki, robi pieniądze, kariery, zakłada firmy i tak dalej, to jest jego żywioł. Nie znajduje szczęścia, bo znaleźć nie może. Materia nie nasyci człowieka. Pan Bóg, może trochę na wyrost, zaufał mężczyźnie, że dając mu tak specjalistyczny umysł, że mężczyzna potrafi wymyśleć, że jest coś więcej ponad materię. Że on sam dla swojego szczęścia potrzebuje relacji. Mimo, że jest ukierunkowany na materię, ma przeskoczyć siebie i skierować się ku relacji. Ja ostatnio powtarzam takie zdanie, przeze mnie wymyślone. Ono jest symboliczne, ale wszystkim panom to zdanie dedykuję. Żeby sobie najbliższej nocy przerobili, albo w najbliższych tygodniach, bo może być na jedną noc za mało czasu. A bardzo poważnie to mówię. Dopóki dla ciebie budowa domu jest ważniejsza od budowy relacji z żoną, nie będziesz szczęśliwy, żona nie będzie szczęśliwa i dzieci nie będą szczęśliwe. Ja nie powiedziałem, że budowa domu nie jest ważna. Ja nie powiedziałem, że to nie jest obowiązek mężczyzny. Utrzymanie domu, mówiąc symbolicznie, tak? Ale ponad to jest relacja. I drogie panie, my tego nie wiemy ze swojej natury. My musimy to wymyślić. Oczywiście najlepiej by było i najtaniej dla nas, gdyby nam kobiety to przekazały. Zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, bo wtedy wszystko przyjmiemy. I wszystkim będzie łatwo, prawda? Tak więc zadaniem mężczyzny jest przetwarzanie świata, ale również wymyślenie, że dla niego też są potrzebne relacje, relacje z Bogiem i relacje z ludźmi. A kobieta wystarczy, będzie realizować swoją naturę, będzie sama rosła oczywiście ku świętości i rozsiewała miłość w świecie. Drogie panie, jeżeli miłości w świecie jest dosyć, tak globalnie wypełniłyście swoją misję. Ale jeżeli za mało, to do roboty.
A my mężczyźni jesteśmy odpowiedzialni za losy świata. Jeżeli świat zmierza w dobrą stronę, to jesteśmy okej. Wypełniliśmy swoją misję. Ale jeżeli świat się pogubił i zmierza ku przepaści, to nie oskarżajmy o to Pani. To jest nasza męska sprawa. Może nie osobiście w skali świata Twoja czy moja, ale generalizując tak, to jest męska sprawa. To my mężczyźni nawaliliśmy i dlatego w świecie tak straszne rzeczy się dzieją, jakie się dzieją. Każdy z nas, ludzi, jest powołany do świętości. To jest bardzo ważne, bo gdybyśmy tego zdania nie pochylili się na chwileczkę, to by nam mogło coś bardzo ważnego umknąć. Otóż każdy, bez względu na to, jaki go los spotkał, w jakiej rodzinie się wychował, czy bez rodziny, jakie miał traumy w dzieciństwie, wszyscy są wezwani do świętości, czyli do pełnej wolności wyboru dobra, odrobienia zła. Czyli jest w mocy człowieka z każdej sytuacji życiowej, ze wszystkich warunków kulturowych, dorosnąć do świętości. Inaczej nie byłoby powszechnego wezwania do świętości. Dla każdego z nas jest tam gdzieś po drugiej stronie, symbolicznie mówiąc, przygotowane miejsce. Jeżeli ktoś z nas by się tam nie załapał, to to miejsce będzie przez całą wieczność puste. Tylko trzeba uzmysłowić nam, ludziom, że my musimy podjąć pewien trud. Kiedyś powszechne było wdrażanie dzieci w trud samowychowania. Dzisiaj to się skończyło. Przecież w moich czasach, już takich starych pań tutaj nie ma jak ja, ale może paru panów by się znalazło, w moich czasach nikt w klasie nie jadł cukierków w poście i adwencie. To było normalne. A teraz jakie dziecko odmówiło przyjęcia cukierka, to był obciach w klasie. Przecież teraz trzeba w adwencie codziennie otworzyć drzwiczki z numerkiem i zjeść czekoladkę, żeby przypadkiem komuś do głowy nie przyszła jakakolwiek asceza. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Nad tymi kalendarzami adwentowymi? Musi zjeść czekoladkę. Jeżeli ktoś sobie niczego dobrego nie odmówi, to jak ma sobie odmówić czegoś złego, co mu się będzie jawiło jako przyjemne? A więc trud samowychowania, nikt za nas tego nie zrobi. Każdy z nas ma się trudzić nad tym, żeby osiągnąć świętość, czyli szczęście. I mógłbym podać przykłady, jak ludzie pozornie z beznadziejnych sytuacji, dom dziecka, bez rodziców, niczego, socjalistyczny dom dziecka, wychodzi, zakłada wspaniałą rodzinę. Ale nawrócenie do bólu i powieszenie się na łasce sakramentalnej. To jest te dwa elementy. Warto sobie to uświadomić. Pan Bóg życzy sobie, żebyśmy podejmowali trud. Zresztą ten trud nas rozwija, więc on życzy nam dobra po prostu. Ale dodaje łaski tyle, ile potrzeba. Jest taki kawał, który bardzo lubię. Ostatnio często opowiadam. Starsza pani, już dożywszy swoich lat, poszła na drugą stronę, no i tam zaczęła drzwi raju, wali prosto, prosto do raju. Do drzwi. A święty Piotr zatrzymuje chwileczkę. Tutaj obowiązuje punktacja. Jaka punktacja? No, co dobrego zrobiłaś? No jak, całe życie, wierna żona, uczciwa matka, poświęcałam się dla rodziny. No bardzo ładnie, 10 punktów. Co jeszcze? Jeszcze? O, syn jest księdzem i takim dobrym, oddanym księdzem udziela się w kościele domowym. Pięknie, 5 punktów dodatkowych. Co jeszcze? Jeszcze? O, pomagałam chorej sąsiadce, całkowicie bezinteresownie. Nosiłam jej obiady, sprzątałam, pomagałam się myć. No ślicznie, 2 punkciki. Święty Piotrze, a ile tych punktów potrzeba? 10 tysięcy. Jezu, pomóż. Wystarczy. Prawda? To są perspektywy Bożego Miłosierdzia, ale jest ten kawałeczek zależny od człowieka. Chociażby jego gest, jego wola, jego próba, nieudolna, ale uczciwa, szczera próba nawrócenia się. Kochani, ten aspekt, o którym już wspomniałem, a którego nie rozwinąłem i nie rozwinę, chcę tylko jego wagę podkreślić, aspekt różności powołania kobiety i mężczyzny. Znaczy godność nasza, człowiecza, jest identyczna i niezbywalna.
Tak? Godność każdego człowieka, czy on o tym wie, czy nie wie, płynie z faktu, że Bóg wszedł w ciało człowieka. Od nikogo z nas to nie zależało. I tym samym każdy człowiek ma niezbywalną godność stworzenia Bożego, czy brata, bycie bratem Boga, tak? I po drugie, oddał za nas życie na krzyżu. Za każdego człowieka, najgorszego grzesznika. Wobec tego godność każdego człowieka jest równa. Nikt z nas nie zapracował na swoją godność. Natomiast wielkość człowiecza zależy od nas. Tylko wielkość mężczyzny nie zależy od tego, ile ma zer na koncie za jedynką, tylko jego wielkość zależy od jego ojcostwa. Miarą męskości jest jego ojcostwo. I nie ma znaczenia, czy on jest ojcem w rodzinie, czy on jest kapłanem. Miarą wielkości mężczyzny jest ojcostwo. I dokładnie analogicznie, nie tak samo, analogicznie, miarą wielkości kobiety jest jej macierzyństwo. Proszę zauważyć, na matkę Teresę z Kalkuty nikt nigdy inaczej nie powiedział, że jak matka. Przecież nie urodziła żadnego dziecka. Dowiedziałem się, że na synodzie w roku 80, jak matka Teresa przechodziła wśród kardynałów, to kardynałowie ją całowali w rękę. W 80 roku. I był troszkę zmieniony. Wówczas, w 80 roku, każdy z ojców synodalnych miał 3 minuty na wypowiedź, podobnie jak teraz. Ale jak się kończył czas 3 minut, wyłączano mikrofon. Bo jeśli to będzie za jakiś czas. Ale czy mi wyłączą, czy nie. Ale jeszcze mamy chwilę. Wyłączano mikrofon. Po 3 minutach kardynał mógł sobie gadać. Mikrofon wyłączony i następny proszę. I jednej osobie nie wyłączono mikrofonu. Mówiła 45 minut. Matka Teresa z Kalkuty. Ale jej godność płynęła nie z tego, nie z tych imprez, które zorganizowała, tej sieci domów. Nie. Z jej matkowania. Wielkość, niegodność, wielkość. I dokładnie tak samo, przecież popatrzmy, nigdy na ojca świętego Jana Pawła II nikt nie powiedział inaczej jak ojciec. I dobrze. Bo był ojcem w najwyższym wymiarze. Nie mógłby być tak wielkim ojcem, gdyby założył rodzinę. Pewnie byłby fantastycznym ojcem w rodzinie, tak jak matka Teresa matką. Ale nie mógłby zrobić dla świata tego, co zrobił. Byłby ograniczony swoim ojcostwem, po prostu rodziną i troską o rodzinę. Tu widzę ogromny sens celibatu w Kościele katolickim. Że kapłan nie ma dylematu, czy zostać z chorym dzieckiem, czy iść odprawiać mszę świętą. A nie wiem, co powinien wtedy zrobić. Naprawdę nie wiem. Tak więc ten Jan Paweł, ten wielki święty, pierwsze 5 lat pontyfikatu, prawie 5 lat, prawie wszystkie audiencje środowe poświęcił jednemu tematowi. Jakiemu? Za chwilę. Temu, który uznał za najważniejszy dla człowieka, najważniejszy dla Kościoła, najważniejszy dla małżeństwa, które tak umiłował, o które tak się troszczył, najważniejszy dla świata, dla ludzkości całej. Mówił, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. 2 sposoby bycia ciałem. Bycie ciałem na sposób męski, stworzony, przeznaczony, wyposażony do ojcowania. Bycie ciałem na sposób kobiecy, stworzony, przeznaczony, wyposażony do matkowania. Mówi o geniuszu kobiecości. My klaskaliśmy, ale niewiele rozumieliśmy. Ja po 35 latach już praktycznie pracy w poradni z małżeństwami, jakbym miał jednym zdaniem podsumować wszystkie pretensje, 1000 godzin opowieści połamanych żon, zrozpaczonych, płaczących niejednokrotnie kobiet, oskarżających swoich mężów. Gdybym miał to jednym zdaniem zamknąć, to bym zamknął zdaniem, proszę pana, mój mąż jest chłopem. To nie do wytrzymania. Tak? Bo ona uwierzyła światu, że jesteśmy tacy sami. No to jest dramat. Oczywiście ona nie powiedziała tak, że mąż jest chłopem. Tylko mówi, proszę pana, on źle myśli, źle czuje. Nie, on w ogóle nie czuje, ale on źle myśli, on źle pracuje, źle odpoczywa. Źle. Panie, ja już mu 1000 razy mówiłam, on nadal tak samo. On na złość mi tak robi. No on na złość jest mężczyzną. No dobrze, ale jeżeli mamy świadomość, że mamy być tacy sami, to się rozwodzimy dlatego, że jesteśmy inni. Niedopasowanie. No i tak się ludzie rozwodzą. Na fałszywym rozumieniu człowieka. Mamy być inni, w tym jest piękno, w tym jest bogactwo, w tym jest potencjał. Dopiero prawdziwa kobieta i prawdziwy mężczyzna w połączeniu, żadne z nich tego w pojedynkę nie ma, może stworzyć warunki do wychowania człowieka. I niezbędny jest i on, i ona.
Ilu mamom się wydaje, że lepiej sobie poradzi bez taty? Ilu ojcom się wydaje, że żona mu tylko przeszkadza w wychowaniu? Niedawno w poradzie słyszałem dramatyczne słowa, gdzie mężczyzna mówi: proszę pana, to przez nią nam się dzieci pogubiły, a żona siedzi obok, to przez nią, to ona je wychowywała, ja jej się do wychowania nie mieszałem. Słuchajcie, to brzmi śmiesznie, ale to jest tragicznie, że mężczyzna przy zdrowych zmysłach może tak myśleć, prawda? Nawet jak się wcześniej podzielili, że ona wychowuje dzieci, a on zarabia na życie. On i tak je wychowuje, czy o tym wie, czy nie wie. W ramach męskości, co Pan Bóg zlecił? No bo oczywiście to, że mamy inny udział w przekazywaniu życia, to jest jasne, tak? Kobieta jest bliżej dziecka po prostu, już nie będziemy tych myśli rozwijać. Choć są ciekawe same w sobie. Myślę, postawione na zewnątrz. Ale mężczyźnie Pan Bóg zlecił odpowiedzialność. I to mamy, pamiętamy w raju, pamiętamy, no z lektury jednak, pamiętamy w raju, jak Pan Bóg przechadzał się z Adamem i tłumaczył Adamowi, co wolno, czego nie wolno. Ewy jeszcze nie było na świecie. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Pan Bóg Adamowi zlecił odpowiedzialność za to, co tam się będzie działo. Zresztą jak Ewa zerwała, zżarła to jabłko, namówiła Adama, to kobiety potrafią i do dobra i do zła naginać mężczyzn. Przychodzi Pan Bóg i nie mówi: babo, co narobiłaś. Pamiętamy, co powiedział Adamie, gdzie jesteś? Gdzie był Adam? W krzakach. Schował się. Uciekł przed odpowiedzialnością. A jak wychynął z tych krzaków wywołany przez Pana Boga, to co powiedział? Panie Boże, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. To ona. Jej wina. To jest najtragiczniejsze zdanie wypowiadane dzisiaj przez tysiące mężczyzn, mężów. To ona. To przez nią. Tobie powierzył odpowiedzialność. Ty nie upilnowałeś. Czasem słyszę taką opowieść o tej żonie, że taka straszna, okropna. Pytam w końcu: panie, czy ona taka była w dniu ślubu? No nie, co pan mówi, że ona była wspaniała, taka była. Aha, i przy panu się taka stała. No niepodważalne, niepodważalne. A on miał się zatroszczyć, że stanie przy nim święta. No to wracaj pan do domu, odrabiaj zaległości, no nie ma gadania. I największym dramatem dzisiejszego świata. Pamiętamy słowa Jana Pawła: przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, tak. Tylko nie wszyscy zastanawiali się dalej. A przyszłość rodziny przez jakość i trwałość małżeństw. A jakość i trwałość małżeństw od czego najbardziej zależy? Nie od kobiecych humorów. Od męskiej odpowiedzialności. Największym deficytem w świecie dzisiaj jest brak męskiej odpowiedzialności. Mówię tak o mężczyzna z całym smutkiem, ale jestem absolutnie głęboko o tym przekonany. Brak męskiej odpowiedzialności. Dlaczego? To jeszcze są następne zastanowienie się, dlaczego tak jest. Dlaczego mężczyzna nie może wziąć odpowiedzialności? Jak może wziąć mężczyzna odpowiedzialność, jeżeli on sam nie panuje nad własnym ciałem? Jak może wziąć odpowiedzialność za swoje działanie, na przykład seksualne, skoro jest nałogowym, nie wiem, seksoholikiem? Nie może. On by bardzo chciał. On szczerze mówi: ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość, ale on nie jest w stanie tego wypełnić. Na tym etapie. Oczywiście jak się wyleczy, to jest w stanie. Ale na tym etapie życia najpierw trzeba siebie nad sobą zapanować, być panem siebie. Następna bariera. Mężczyzna powinien podjąć decyzję o ofiarowaniu siebie w miłości. A jemu mówili, że indywidualizm, urządzi się w życiu. Po co się będziesz żenił? Żyj sobie, używaj kobiety do przyjemności. Będziesz całe życie szczęśliwy, wolny jak ptaszek, od nikogo niezależny. I żyją tak rzesze mężczyzn. Jeszcze sobie myślą, że są szczęśliwi. A więc nie dość, że musiałby zapanować nad sobą w pełni, to potem jeszcze by musiał podjąć decyzję, że on tak, on chce się poświęcić. Tak, trudne słowo dzisiaj. Ofiarować na danej drodze miłości, czy to będzie małżeństwo, czy to będzie kapłaństwo. I musi dopiero potem, panując nad sobą, podejmując taką decyzję, może być odpowiedzialny za losy tych, którzy są jemu powierzeni. Tak? W pełni odpowiedzialny. Ma być ochraniarzem. Zobaczmy, jak mężczyzna ma być ochraniarzem kobiety, jak on jej w elementarny sposób nie szanuje? Wyrzuciliśmy te gesty przepuszczenia w drzwiach, podania płaszcza, ustąpienia miejsca.
Sam słyszałem niejednokrotnie, jak przepuszczam jakąś kobietę, no młodszą ode mnie, bo starszych chyba nie ma, no ale przepuszczam w drzwiach i ona mówi, proszę się nie wygłupiać. Ustępuję miejsca, to taka stara jestem. Próbuję podać płaszcz, dam sobie radę. Próbuję pocałować w rękę, chowa za plecy. Ja nie chcę oskarżać kobiet, ale macie też udział w tym, że znikły te proste gesty. W naszym kraju te gesty były najpiękniej rozwinięte w całym świecie. Tylko w Polsce całowano damę w rękę. A dzisiaj jakim językiem ordynarnym odzywają się chłopacy wobec dziewcząt? Już nie mówiąc o tym, że dziewczyny oddają podobnym czasem. Te, które miałyby łagodzić obyczaje. Ktoś powie, to są zewnętrzne gesty. Ważne, żeby środek był dobry. Jest ścisły związek zewnętrza z wnętrzem. To nam mówi w trudnej lekturze Osoba i czyn Karol Wojtyła. Książka trudna, ale myśl główna jest bardzo prosta. Stajesz się tak, jak są twoje czyny. To działa w dwie strony. Jak będziesz szanował kobietę, nawet dla zabawy, taką grę sobie urządziłeś, to niepostrzeżenie znajdziesz w środku w sobie coraz większy szacunek dla kobiety. I z drugiej strony, jak masz ten szacunek, to on będzie się wyrażał pięknymi gestami. To jest ze sobą sprzężone. Ale jeżeli chcemy cokolwiek w życiu zmienić, cokolwiek, osobistym, rodzinnym, kapłańskim, jakimkolwiek życiu, to myślenie od jutra będę innym człowiekiem jest no naiwne co najmniej, jeżeli nie nonsensowne. Nie będę innym człowiekiem. Mam swoje wady, mam swoje słabości. Natomiast ja mogę powiedzieć od jutra, czy od dzisiaj wprowadzam w życie jakiś czyn. I jeżeli tego czynu pilnuję i będzie on dobrze wymyślony, to zmieni się moja osoba przez ten czyn. Jeżeli jestem leniem na przykład, od dzisiaj wstaję na pierwsze dzwonienie budzika, nie na czwartą przypominajkę, tak? Za którymś i po jakimś czasie wstawania na pierwsze dzwonienie budzika okaże się, że pokonałem jakieś tam swoje no, słabość, delikatnie mówiąc. Akurat to nie jest bardzo grzeszna słabość, tak? Ale choćby taką. Jestem sknerem, sknerusem. Każdemu napotkanemu żebrakowi daję 10 zł. Będzie bóle żołądka, migotanie przedsionków i tak dalej, ale po jakimś czasie stanę się normalny. Nie mogę postanowić, że przestanę być sknerusem. Mogę postanowić czyn, który mnie wyleczy. To jest podpowiedź strategii zmiany siebie samego i strategii zmiany funkcjonowania małżeństwa. Żonie brakuje gestów ze strony męża, przytulenia, pocałowania. Jak zdobywał to jeszcze, a teraz nie ma dobrej woli. Droga pani, spokojnie. Jak zdobywał, to jest inna kategoria. Jak zdobywał to zdobywał, to działało, dopóki nie zdobył. A teraz to trzeba coś uruchomić nowego. Przypomnę, on mnie nawet nie przytuli. No to mówię, proszę pana, pytam tego mężczyznę, a widział pan, żeby tata przytulał mamę? No nie widział. W ogóle czasem taty nie widział, a już na pewno nie widział taty przytulającego mamę, to on tego nie uważa za stosowne. Mówię, proszę pana, zakładam taki notesik i pan będzie pisał. 3 krateczki, pocałowałem żonę, pan się taką fajeczką odhaczał codziennie. Może pan sobie w telefonie przypominajkę nastawić, żeby nie zapomnieć, tak? 3 razy pan pocałuje żonę, 2 razy pan ją przytuli i raz całym zdaniem, koniecznie całym zdaniem, powie pan żonie coś miłego. Jeszcze nie spotkałem kobiety, która by na to nie zareagowała. Panie, ja tak to nie chcę. Żeby on się zmuszał. A jak pani chce, żeby on tak sam siebie? Ale on tego w sobie nie ma. Tylko, że on tego w sobie nie ma. Jeżeli 10, 100, 1000 razy odrobi zadanie domowe i będzie cierpliwie przytulał żonę, to wejdzie w niego i on już taki będzie. I będzie to robił z siebie. Natomiast niemądrością kobiety jest zgaszenie. No niby pocałowałeś, ale z jaką miną. No niby powiedziałeś, ale jakim tonem. W końcu będzie, no niby tańczysz na rzęsach, ale nie na tych, co trzeba, prawda? I tak jak zdemobilizować mężczyznę, to kobieta potrafi, to nikt tak nie potrafi. Ta? Nie podcinajmy się skrzydeł, to nie jest w naszym interesie. A więc wszelkie zmiany muszą być poprzedzone jakimś pomysłem wypełniającym sekwencję czynów. Ludzie mówią, panie, ja tam nie chodzę do kościoła, bo nie mam potrzeby.
A tłumaczę, wie pan co, ale czy pan wie, że małżeństwa, które chodzą raz w tygodniu do kościoła, rozwodzą się 25 razy rzadziej niż średnia krajowa. Godzina w tygodniu. Niech pan pomyśli, czy się nie opłaci. A małżeństwa, które się dodatkowo codziennie modlą, ojcze nasz 20 parę sekund, zależnie od temperamentu, do 30. Jedno wspólne ojcze nasz, dodatkowo tam 7,5 minuty w tygodniu i ponad 700 razy rzadziej się rozwodzą. Niech pan pomyśli, czy nie warto zainwestować tej godziny i 7 minut, tak? W miesiąc. Wchodzi pan do grupy, oczywiście za tym coś tam innego jeszcze idzie, tak? Ale pani, nie mam potrzeby, ja się nie będę wygłupiał. Pytam, od niedawna mam taki nowy przykład, pytam, a masz pan potrzebę jedzenia wieloryba? Patrzy na mnie jak na wariata, no pani, no nie, nigdy o tym nie myślałem, ja też nie myślałem. Do zeszłego roku, kiedy byłem w Norwegii, dali mi do spróbowania wieloryba, pysznie przyrządzone mięso. Ale dopóki nie skosztowałem, nie mogłem mieć potrzeby jedzenia wieloryba. Dopóki nie zaczniesz chodzić do kościoła, nigdy nie byś miał potrzeby chodzenia do kościoła. Bo skąd ma się to wziąć? Bo ewentualnie jakiejś tragedii życiowej trwoga to do Boga, coś tam może się na chwilę zmienić. Rozum musi to poprzedzić. Tak, ludzie chodzący do kościoła nie rozwodzą się, samobójstw nie popełniają, ich dzieci się nie gubią w życiu, okej, wchodzę w tą grupę. To może być podjęta decyzja woli. Będę co niedzielę chodził do kościoła. Nie mogę podjąć decyzji, będę wierzącym. Ale wiara jest łaską. Jak będziesz regularnie chodził do kościoła, dodatkowo jeszcze regularnie się modlił, dodatkowo jeszcze parę minut na jakiś czas poświęcisz Panu Bogu na adorację i nie szkodzi, że będziesz myślał o piłce nożnej czy o skokach narciarskich. Po prostu oddajesz ten czas. To prędzej czy później łaska wiary cię dopadnie. Tak mnie pytałem, czy jesteś wierzący, bo jestem na pewno praktykujący i to dość na polskie standardy obficie praktykujący. Ale czy jestem wierzący? Nie próbowałem powiedzieć tej morwie, żeby się wyrwała z korzeniami. Boję się. Może kiedyś spróbuję, ale na razie nie. Prawda? Nie powiedziałem tej górze, przewróć się czy zwal się. Nasza wiara jest ułomna, ale musi ją poprzedzać świadomie wybrana, narzucona sobie praktyka. Osoba i czyn. Czyny się uwewnętrznią. Wielu świętych opisywało czarne mroki. Nawet latami niektórzy mieli problemy z wiarą, ale nie przestali z zaciśniętymi zębami praktykować. Taka jest droga. Nie czekanie na cud. Oczywiście cuda się zdarzają. Święty Paweł pod Damaszkiem dostał w łeb i starczyło, prawda? Olśnienie i z wielkiego prześladowcy staje się wielkim apostołem. Ale normalna droga jest inna. Kochani, chciałbym powiedzieć jeszcze dość dużo o ojcostwie jako takim. Bo na razie to było takie przygotowanie gruntu, tak? Otóż powiedziałem, że największym deficytem w świecie jest brak odpowiedzialności męskiej. Na to się wiele rzeczy składa, w szczególności dzisiaj, w tym świecie, który nawet nie wiem jak nazwać, na pewno bezbożnym i na pewno wynaturzonym, jest lansowanych mnóstwo fałszywych wzorców męskości. Piotruś pan, chłopczyk, prawda, bawiący się, laluś taki wypacykowany, elegancki, uczący się chodzić jak panienka. Szczytem mody podobno jest, że model, ten, który modę prezentuje, męski, ma wyglądać tak jak panienka, a dziewczyna ma wyglądać tak jak facet. To jest najwspanialsze. Jeszcze czytałem durny artykuł polskich psycholożek, nie lubię tego określenia, ale przywalę im, takie psycholożki dwie, napisały artykuł, jakie to bogactwo psychologiczne czerpania z obojga płci. No bzdura. Zaburzenie tożsamości płciowej. Mężczyzna ma być mężczyzną, kobieta ma być kobietą. I łudzenie ludzi, że on sobie tam zmieni metrykę, tam poucina sobie coś tam, protezy podorabia, że będzie osobą innej płci. A w każdej komórce ciała mam zapisane X, Y. Jesteś facetem, jesteś facetem, jesteś facetem i będziesz nim do końca życia. Niezależnie od metryki. I nie osiągniesz szczęścia na innej drodze, jak bycie facetem. Jeśli masz kłopoty, poddaj się terapii, prosi o pomoc, modlitwę wstawienniczą. Ale jedyna droga do szczęścia to jest bycie tym, kim jestem. Ile razy Jan Paweł II mówił, rodzino, bądź czym jesteś. Mężczyzno, bądź kim jesteś. Kobieto, bądź kim jesteś. Bądź ojcem, bądź matką.
A nie szukaj karier, nie wiem, kobieta, bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym. No nie, to nie jest teren uszczęśliwienia kobiety. Choć wiele w to uwierzyło. Biedne mówią, że Pulikowski się znęca nad kobietami, kariery odbiera. Nie, Pulikowski kocha wszystkie kobiety na świecie i chciałby, żeby one odnalazły swoje powołanie, żeby mogły być szczęśliwe. A mogą być szczęśliwe tylko przez matkowanie. W szerokim tego słowa znaczeniu. Bo to jest w ich naturze. I oszukane, biedne kobiety szukają szczęścia gdzie indziej. Oczywiście tych wzorców mamy tam szeryfa, macho, różne takie pomysły. Żaden nie jest godny człowieka. Ale mężczyźni ulegają temu. Kobieta bardziej ulega modom niż mężczyzna, ale mężczyźni też temu ulegają niestety. Wobec tego potrzebny jest wzorzec prawdziwy. Ale zanim o wzorcu prawdziwym, to tak trochę przed paniami, na usprawiedliwienie nas, mężczyzn, w tym kraju. Historia nas nie oszczędzała. Na pewno w Europie, a może w świecie, jesteśmy krajem najbardziej zniszczonym w warstwie męskiej. Warto to sobie uświadomić. Nie, panowie, żeby się usprawiedliwiać. Bo to niczego nie da. Żeby wiedzieć, że to, że mamy kłopoty, jest normalne i trzeba wystartować do konkretnej roboty. A więc pod zaborami. Zobaczcie, kto ginął? Mężczyźni, najwięksi patrioci, wierzący, Szubienica, Sybir i ginęli na polu walki. Najlepsi synowie tej ziemi. Polskość przetrwała przez te 123 lata dzięki kobietom, dzięki matkom Polkom, oczywiście, że tak. Ale spójrz na bliższą historię. Druga wojna światowa. Ja akurat z Wielkopolski tu przyjechałem. Jesteście z całego kraju, ale ci, którzy mieszkają w Wielkopolsce, wiedzą, że na każdym ryneczku miasteczka w Wielkopolsce jest tablica pomordowanych we wrześniu 1939 roku. Kogo? Najlepszych synów tej ziemi. Burmistrz tam, ktoś tam, ktoś tam i ktoś tam. Od samego początku selektywnie niszczono mężczyzn. Oficerowie. Nie wiadomo ile tysięcy, bo przecież listy nadal ukrywają. Ale to są mężczyźni. Jedna kobieta, Maria Antonina, Janina Antonina Lewandowska, córka generała, zginęła w Katyniu. Reszta mężczyźni, kapłani, sami mężczyźni, profesorowie wyższych uczelni, prawie wyłącznie mężczyźni. Na frontach żołnierze, też mężczyźni. Policja, kolejarze, mężczyźni, mężczyźni, mężczyźni. I po tej gehennie lat wojny, po wyniszczaniu mężczyzn w Polsce i to patrząc od góry, od najlepszych synów tego narodu. Nie wszyscy zdają pewnie z tego sprawę, pomalutko i zaczyna o tym mówić. Ale ja na historii tego się nie uczyłem, jak chodziłem do szkoły socjalistycznej. Prawie 200 tysięcy mężczyzn, którzy się nie zgodziło na władzę komunistyczną, zostało w lasach. 200 tysięcy niedobitych, jeszcze najlepszych z tych, którzy przeżyli. Ostatniego zamordowano na początku lat 60. A komunizm, Rosjanie jedno chcieli, złamać ostatnią cechę męską, odwagę cywilną. Zawsze mieli kompleks Polaków i mają go nadal. O hołdzie pruskim wszyscy się uczyliśmy w szkołach. A hołd ruski, obraz Matejki, nadal leży zwinięty i pleśnieje gdzieś w archiwach muzeów. Nadal. I nadal w podręcznikach historii nie ma hołdu ruskiego. I co chcieli zrobić? Złamać. Przecież te deklaracje partyjne z podpisem, że nie jestem osobą wierzącą, musiał pisać, nieważne czy chodził do kościoła, czy nie chodził. Chodziło o złamanie. Jak słyszę, że dzisiaj komuniści, postkomuniści tam pod różnymi nazwami powtarzają, nie mówmy o tych czasach, wszyscy byli umoczeni. Nieprawda. 45 tysięcy w więzieniach patriotów ze zbrodniarzami hitlerowskimi w jednych celach siedzieli. Ilu zamordowanych strzałem w tył głowy. Nieprawda, że wszyscy byli utopieni. Jako chłopak miałem sąsiada, który miał w Polsce Ludowej jedną nieustającą propozycję pracy, współpraca z UB. Nawet dokumentów nie miał. Był niezłomny. Jak umarł, to nawet był komendantem AK miasta Ostrów. To nawet nie można go było pochować na przełomie lat 80.
w kwaterze AK na cmentarzu w Poznaniu jest cmentarz, kwatera AK na Jonikowie. Nie wolno go tam było pochować. Spoczął na cmentarzu komunalnym. I dwóch jakichś jeszcze staruszków, kolegów, współtowarzyszy walki, wyjęło nad grobem biało-czerwony sztandar. Interwencja milicji, afera policyjna, manifestacje robią. Tak, większość tych ludzi już po prostu pomarła, ale nie mówmy, bo pamięć ich domaga się, żeby nie pozwolić nigdy w swoim towarzystwie powiedzieć, że wszyscy byli umoczeni. Nie. Rzesze ludzi niezłomnych. Ojciec kolegi kiedyś wszedł do szkoły bez obrączki. Tak mówię z ciekawskości, słuchaj, co się stało? Bo wszyscy wtedy, 60 lata, wszyscy nosili obrączkę. Słyszałem, że ktoś tam zdjął obrączkę na delegacji, to byłem oburzony, nie wiedziałem, czy mu się kłaniać, czy nie. Zdejmował obrączkę, żeby dziewczyny podrywać oczywiście, tak? Bo faceta z obrączką żadna by nie spojrzała. A 20 kilka lat później, w 80 latach, teść lekarz mówi, że przyszedł do niego pacjent, stary, zatwardziały kawaler, z błyszczącą obrączką na ręku. Pyta, co? Nie, pan też się jednak ożenił? Nie, panie doktorze, ale na błysk lepiej biorą. Zobaczcie, co się porobiło. Kiedyś obrączka chroniła, a dzisiaj obrączka to jest lepsza zdobyć, bo taki ustabilizowany. Jak kobieta się dowartościowuje łupem w postaci mężczyzny. Dziewczynka w gimnazjum odbija z najlepszej przyjaciółce chłopaka, bo wtedy ona w kategoriach klasyfikacji klasowej idzie wyżej. Jak narzeczonego odbierze, to jeszcze wyżej. A jak męża zabierze żonie i dzieciom, to dopiero jaka jest wspaniała. Ludzie się dowartościowują łupami w postaci drugiego człowieka. A jak księdza z kapłaństwa wyciągnie, no to jest dopiero sukces. Lepszy od Boga. Ale wracamy do tego przykładu. Obrączki nie miał, zagadnąłem o to. Wiesz, głupio, ale sprzedał. Nie było na chleb. Głupio mi się zrobiło, wdaliśmy się w poważną rozmowę i co się okazuje, ojciec z wyższym wykształceniem, ale bezpartyjny, więc nie może mieć żadnego stanowiska, więc pracuje za grosze. Miał żonę i dwójkę synów. Syn starszy studiował na uniwersytecie, na dziennych studiach, a więc nie zarabiał. Młodszy syn w liceum, a więc też nie zarabiał. Ojciec, żeby utrzymać rodzinę, pracował na normalnym etacie. Wieczorami chodził na tak zwane wolne tory. Ktoś jeszcze wie, co to było? Łopatą węgiel rozładowywał z wagonów. Żadna praca nie chębi oczywiście. A jeszcze dodatkowo, tak często, jak to było możliwe, oddawał krew za pieniądze. Żeby było, żeby dwóch synów mogło się uczyć. Tak, na to stać mężczyznę. Tylko mężczyzna musi się poczuć, że jest kimś dla tej rodziny ważnym. I to mężczyznie też odebrano. Bardzo zniszczono męskość w naszym kraju. Nie podźwignie się, dopóki się coś nie przemieni. To panie tego nie wiedzą, i to jest to tragiczna niewiedza, że mężczyzna może zmienić swoje postępowanie diametralnie, jednego dnia, ale poprzedzić to musi zmiana myślenia. Jeżeli mężczyzna zacznie inaczej myśleć, to może w jednej chwili zacząć inaczej działać. Problem w tym, że mężczyźnie trudno jest zmienić myślenie. Dlaczego? Są trzy drogi, na których mężczyzna może zmienić myślenie. Pierwsza to jest uznanie autorytetu. Zobaczcie, ile wystarczy, że autorytet powiedział. Ojciec powiedział, syn mówił, tak jest i miał skróconą drogę do prawdy. Zakładając, że ojciec był przyzwoity i dobrą drogę wskazywał. Ksiądz proboszcz powiedział, wiadomo, że tak musi być, koniec. Autorytety nie zniknęły, bo nigdy nie znikną, ale można podważyć wiarę w autorytety. Można zbuntować ludzi przeciwko autorytetom. Tak, mężczyźni są dzisiaj powszechnie zbuntowani przeciwko autorytetom. Mam swój rozum, nie jestem głupi. Co mi tam będzie mówił? I stracił szansę na szybką zmianę swojego postępowania, bo bardzo szybko mógłby zmienić myślenie. Drugim sposobem zmiany myślenia mężczyzny to jest nowa baza danych. Tak, bo dlaczego mężczyźni źle myślą? No bo wychodzą ze złych założeń. Są pewnie tutaj informatycy na sali, to jest takie powiedzenie wśród informatyków, śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. No nie może być inaczej. Jeżeli mamy śmieci na wejściu, no to muszą być śmieci na wyjściu. Nie da się ze złych danych wyciągnąć dobrych wniosków. Mężczyźni naprawdę wierzą, że drugie małżeństwo jest lepsze od pierwszego. Chociaż statystyki mówią dokładnie co innego. Ja powtarzam mężczyznom od lat, że druga żona ma wszystkie wady pierwsze i dodatkowo swoje. Prawda? Ale oni tego nie wiedzą. Więc
A więc mężczyzna może zmienić myślenie, jak dostarczy mu się twardych dowodów na to, że jego dotychczasowa baza danych była zła. Ale jest opór. Bo mężczyzna, który z poprzedniej bazy danych wyciągał wnioski, boi się, że jak wyciągnie nowe wnioski, to wyjdzie na głupka. Panowie, dokładnie nie tak. Głupcem jest ten, który dostaje nową bazę danych i nie zmienia decyzji starych. To jest głupie. To jest głupiec. A nie wstyd podjąć złą decyzję, jeżeli bazuje na złych przesłankach. Oszukali mnie. Każdego można oszukać. I robi to się dzisiaj profesjonalnie. Chyba świat najlepiej, co umie robić, to oszukiwać ludzi. Na wszelkie sposoby. A więc drugim sposobem jest zmiana myślenia mężczyzny dzięki własnemu wymyśleniu. Tu może służyć dobra książka, dobra audycja, rozmowa z kimś. Tu może być dużo elementów, dyskusje w jakichś tam klubach dyskusyjnych, we wspólnotach gdzieś, że mężczyźni się otwierają oczy. Lepiej przyjmują zdania innych mężczyzn niż kobiet. Musicie się, panie, z tym liczyć. Więc kobieta powinna, mądra kobieta powinna mężowi przemycać wiedzę, a nie z pozycji siły mu mówić, że ona jest mądra, on głupi, on ma teraz uwierzyć. No zapomnijcie o skutkach. Satysfakcja może tak, ale skutków żadnych, więc po co taka satysfakcja? Prawda? Prawdziwie mądra kobieta zawsze wie mniej od mężczyzny, z którym rozmawia. No? I dobrze na tym wychodzi. Czasem jak już mam kłopot taki duży, że panie są tak ambitne, że nie ustąpią za nic w świecie, mają rację i muszą to mężowi udowodnić, to mówię taką anegdotkę, którą kiedyś wykorzystałem, żeby dotrzeć do pewnej kobiety, której nie było zupełnie dotarcia. Jak się dzielą kobiety? Na niewiasty, te, które nic nie wiedzą, i na wiedźmy, te, co wszystko wiedzą lepiej, w szczególności od męża. Mężowie bardzo źle znoszą wiedźmy. Nie opłaca się być wiedźmą. Zdecydowanie lepiej niewiasta. No? Ale ci kobiety są podbuntowane. Nie jesteś gorsza, nie daj się. Walcz. No i mamy, co mamy. Zamiast sobie pomagać, my siebie dołujemy w końcu. Tak więc historia naszego narodu nie oszczędzała. Ale to nas nie usprawiedliwia. Panowie, żadnego z nas nie usprawiedliwia to, że naszych dziadów mordowano za przyzwoitość. Naszych ojców niszczono za to, że byli przyzwoitymi. Musimy to, czego nie dostaliśmy z domów, czego nie dostaliśmy w świecie, w którym się wychowujemy, w szkole, a niewiele w szkole dostajemy, choć teraz się budzą różne systemy szkolne z programem porządnym. Zwykle niestety są drogie szkoły, ale przyjdzie czas, żeby staną się powszechniejsze. Myślę o sternikach szkoły i tak dalej. Jest coraz więcej takich inicjatyw, dobrych szkół. Nic nas nie usprawiedliwia. Tylko teraz, jeszcze nie powiedziałem o trzecim, przepraszam, nie powiedziałem o trzecim sposobie zmiany, tak? W tym drugim jeszcze można pomóc mężczyźnie w ten sposób. Nie myśl, czy dobrze traktujesz żonę. Masz dostatecznie gibki umysł, żeby zawsze wyjść na swoje, że nawet za dobrze. Ale pomyśl, znaczy odwagi, pomyśl, czy chciałbyś, żeby kiedyś twoją córeczkę mąż traktował tak, jak ty traktujesz w tej chwili żonę. I natychmiast widzisz czarno na białym, że jednak zięciowi zęby byś powybijał. No więc weź to do siebie, prawda? To jest pewna odwaga, żeby umieć skorzystać ze sposobu pewnego zdystansowania się do własnych emocji. Bo emocje nie są dobrym doradcą. Się mówi, że kieruj się emocjami, bzdura. Jeżeli emocje wezmą górę nad naszym życiem, to wszystko zniszczymy. Tym bardziej, że uczucia zwykle się nazywa miłością i w związku z tym miałem tysiące rozmów, że idę za prawdziwą miłością swojego życia. Tak? Zostawiam żonę z dziećmi, zostawiam męża z dziećmi, też się zdarza. Idę za prawdziwą miłością mojego życia. Bo uczucia się gdzieś na zewnątrz jakieś wzbudziło. Uczucia bardzo łatwo wzbudzić. Również się księżom to zdarza. Pamiętam taką rozmowę z młodym księdzem. Panie, zakochałem się. No więc co, w mężczyźnie czy w kobiecie? Nie, no w kobiecie. No to w porządku, to jesteś normalny, tak? No tak. Tak cię Pan Bóg stworzył. Tylko teraz pytanie, musisz zacząć używać rozumu i woli. Pytanie, czy to jest dobre dla ciebie, dla niej, dla kościoła, któremu służysz? Jeżeli tak, to kontynuujesz, jeżeli nie, ucinasz. I nie rozczulaj się nad sobą. Masz rozum i wolę po to, żeby decydować o swoim życiu. A na drugi raz nie pchaj się w takie bliskie sytuacje, bo jesteś tak stworzony, jesteś heteroseksualny i musisz się z tym liczyć. Po prostu, spokojnie. Jak ci się spodoba jakaś dziewczyna poza małżeństwem, to jest poważny sygnał ostrzegawczy. Widocznie zaniedbałeś użycia na linii ty żona. Wniosek jedyny. Idźcie na randkę, zróbcie parę przyjemności wspólnych i zajmijcie się sobą. A nie, że prawdziwa miłość mojego życia wzywa mnie, sam Pan Bóg mi ją przeznaczył, takie bzdury. Co się tego nasłuchałem, to już aż szkoda mówić, prawda? Ale to wszystko jest odejście od rozumu i woli. Kult jakiś powierzchowny na skutkowych odczuć. No i ten trzeci sposób mężczyzny to jest grom z jasnego nieba. Pan Bóg się posługuje takimi sposobami i czasem robi zderzenie czołowe z tirem. W
facet wychodzi z kupy złomu i w jednej chwili całkowicie zmienia swoje życie. Zderzył się ze swoją śmiercią, wyobraził sobie, że już go może nie być, stwierdził, że dalsze życie ma podarowane i już go nie wolno zmarnować. W jednej chwili. W pewnym sensie coś takiego też przeżyłem, tak ciężki wypadek samochodowy, w którym nikomu się nic nie stało. Mogłem zabić żonę, dzieci, jeszcze syna, przyjaciół. Nikomu się nic nie stało. To była taka łaska, że wiele rzeczy, nad którymi pracowałem od lat, starałem się, wychodziło lepiej, gorzej, no w końcu człowiek jest ułomny, w jednej chwili wszystko stało się możliwe. Po pierwszej przemyślanej nocy, co się mogło wydarzyć, a co się nie wydarzyło. Więc ten łaska, klapsa od Pana Boga, ja to mówię, ale niestety są mężczyźni, którzy zderzą się czołowo z tirem, wyjdą z kupy złomu, powiedzą, miałem pecha, skasowałem samochód i dalej żyje jak żył. I Pan Bóg pozwala mu żyć. Ma wolną wolę. Byle jak. Prawda? Zadziwiająco często zdarza mi się, jak opowiadam o bolałej żonie, że są takie trzy sposoby zmiany myślenia, pokazując, że ona bezpośrednio nie bardzo może zmienić, może tylko mu pomóc zmienić myślenie, to zadziwiająco często słyszałem, no tak, mąż miał właśnie ciężki wypadek, ale nic do niego nie dotarło. Zachorował ciężko, operację miał, ale nic do niego nie dotarło. No, mamy wolną wolę. Możemy nawet ogłosić, że Boga nie ma. I wreszcie dochodzimy do ważnego momentu. Żeby mężczyzna zmienił myślenie, to musi mieć jakąś podstawę do tego, musi mieć bazę danych, jakiś wzorzec. Konkretnie punkt po punkcie, biznesplan. Mężczyzna działa dobrze wtedy, kiedy ma biznesplan i odhacza kolejne punkty. Skąd wziąć wzorzec dla mężczyzny, żeby dobrze funkcjonował? Ja bym się nie odważył formułować takiego wzorca, bo z jakiej racji ja mam go znać? Natomiast wybrałem wzorzec i go propaguję od 30 kilku lat, który przedstawił największy z rodu Polaków. Wielki święty, już możemy powiedzieć teraz, w chwili, kiedy był papieżem, a więc w jego dokumentach jest asystencja Ducha Świętego, no to może takiemu można zaufać. Ja zaufałem. On w Advocatus Familiaris Consortio, 1981 rok, listopad, napisał w czterech zdaniach wzorzec męskości. Genialnie prosty, cudowny, głęboki. Odkrywam go od 30 kilku lat ciągle na nowo i ciągle znajduję nowe pokłady mądrości w tym, co on tam powiedział. To jest porażające. W tym momencie pozwólcie, że przypomnę taką historyjkę pozornie niezwiązaną z tym, ale bardzo pokazującą istotę rzeczy. Dawno, dawno temu, 80 lata, początek 80. Miałem okazję parę razy być na spotkaniach z Romanem Brasztetterem. Cudowny człowiek, pisarz, tłumacz, mędrzec i gawędziarz przy okazji fantastyczny. I wyrywam z kontekstu jedną jego wypowiedź. Przetłumaczyłem pierwszy raz Pieśń nad Pieśniami. Mówię, no, teraz to ja już to rozumiem. Przetłumaczyłem drugi raz Pieśń nad Pieśniami i zrozumiałem, jak mało rozumiałem za pierwszym razem. Przetłumaczyłem 15 raz Pieśń nad Pieśniami, padłem na kolana, powiedziałem, Panie Boże, ja nigdy tego nie zrozumiem. Taki jest sens głębi i nauki Kościoła, i głębi Pisma Świętego. My, wracając do tego samego fragmentu, po latach, my jesteśmy dojrzalsi, my więcej rozumiemy, my mamy doświadczenie życiowe, które nam pozwala dostrzec. Dlatego wracajmy do podstawowych tekstów. Ciągle wracajmy, zawsze coś nowego dla siebie znajdziemy. I ja mam także o tej autoryzacji Familiaris Consortio, nie wiem, może setny raz mówię, może więcej. I zawsze coś tam, jak wchodzę do tekstu oryginalnego, to zawsze coś tam jeszcze mi się zaczyna świtać. Cztery punkt poprzedzone jednym zdaniem przygotowawczym. Mężczyzna jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. Co to znaczy sprawiedliwy rozwój? Znajomość języków obcych? Rozwój w człowieczeństwie. Inaczej, mówiąc już prostym językiem, po tym wstępie, który zrobiłem tam godzinę temu, mężczyzna jest odpowiedzialny za świętość swoją, żony i dzieci. Ma wszystkie do... Prawie rozwój ku czemu? Ku świętości, bo to jest rozwój człowieka prawdziwy. Wolność wyboru dobra, odrzucenia zła. To jest odpowiedzialność męska w rodzinie. I poprzez co ma tą odpowiedzialność realizować? Cztery punkciki. Może je najpierw wymienię, a potem po parę słów komentarza.
Odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki. Pierwsza odpowiedzialność męska. Druga. Wspólny z żoną udział w wychowaniu. Trzecia. Praca zawodowa. Ale przewidział reakcję, więc dopisał po przecinku. Służąca rodzinie, a nie niszcząca jej. I czwarta. Przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Koniec, kropka, wystarczy. Osoba, która w najwyższym stopniu na skalę światową wypełniła te cztery funkcje, jest nam wszystkim znana. Jan Paweł II. Odpowiedzialność za życie poczęte. Nie było większego obrońcy życia. Nawet na najbardziej wrogich terenach, w ONZ-cie, grzmiał na ten temat. Jednoznacznie. Od poczęcia do naturalnej śmierci. Człowiek nie wolno zabijać. Nikogo nie wolno zabijać. Prawda? Nie było większego obrońcy życia. Odpowiedzialność za życie poczęte. Druga. Udział w wychowaniu. Nie wiem, czy znajdziemy na przestrzeni ostatnich stuleci większego wychowawcę niż Jan Paweł II. Wychowawcę, który tu na Jasnej Górze. Kilkaset tysięcy pod murami i on mówiąc w czasie apelu, gdzie mówił o czystości, również tej czystości seksualnej, trudnej przecież w tym rozseksualizowanym świecie, mówi to zdanie słynne: wymagajcie od siebie, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali. Nie, młodzi nie wiedzą, co się wtedy stało. Ja tam się podszywając pod młodzież byłem wtedy, tu razem z żoną. Jeszcze przez jakiś wysoki płot przeszliśmy, więc nie byliśmy bardzo starzy, żeby być bliżej papieża oczywiście. Rozległa się taka burza oklasków, która przyszła potem w łomot, taki łomot, że czuło się uderzenia fal powietrza w bębenkach uszu. Dudniło w uszach. To jeszcze nie koniec. Papież podnosił rękę, bo chciał mówić dalej. Klaskali. Zaczynał mówić do mikrofonu. Klaskali, klaskali i nie chcieli przestać. Stawia najwyższe wymagania i młodzież jest tym zachwycona. Ale wszyscy wiedzieli, że on sobie stawia jeszcze wyższe wymagania. I dlatego go mogli słuchać. Biada ojcu, który z wygodnego fotela będzie sterował trudem wychowawczym, samowychowawczym syna. Jak pójdzie przodem, syn pójdzie za nim. Jak będzie rozkazywał, to nic z tego nie wyjdzie. Francuski generał w I wojnie światowej powiedział, że wojsko jest jak makaron. Nie da się go pchać, trzeba ciągnąć. Dokładnie to samo z wychowaniem. Do wartości trzeba pociągać, nie da się popychać. Kochani, wróćmy na chwileczkę do tych funkcji. Pierwsza funkcja, odpowiedzialność za życie poczęte, czego wymaga? Najpierw panowania nad sobą, nad swoją seksualnością. Ale gdyby, a potem działanie tylko w miłości, a więc nie wbrew żonie, nie w warunkach koszmarnych dla niej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na rzecz, że kobiety się zgadzają na zbliżenia w małżeńskie w warunkach koszmarnych, myśląc, że musząc i krzywdzą tym siebie i męża. Bo zgadzając się na coś, co naprawdę ich oddala od siebie, a nie zbliża. Zbliżenie małżeńskie, jak sama nazwa wskazuje, powinna zbliżać małżonków. Badania pokazują, że to jest najczęstsze źródło frustracji w małżeństwach polskich. Zawodów. Ten zawód wynika z dwóch czynników. Jeden, że są oczekiwania niemożliwe do spełnienia. Tak, świat nadmuchał różne oczekiwania, które są niespełnialne. Wobec tego ludzie przymierzając się do tego są niezadowoleni. Ale drugie jeszcze, rzeczywistość jest fatalna. Nie oszukujmy się. Dlaczego żony się boją? Spójrzcie, między 66 a 80% żon w Polsce okazuje mężowi niechęć do współżycia. Przychodzi po pracy w piękny dzień, proponuje ona, ojeju, znowu musisz, to dobra, tylko szybciutko, bo zaraz serial. Prawda? Jakby po twarzy dostał. Dlaczego tak jest? Bo ona się ileś razy zgodziła na współżycie w lęku. Jeszcze przed ślubem się zgadzała, bojąc się o wszystko, że ją zostawi, że się pocznie dziecko, że się wyda, że to jest moralnie złe. Tysiące lęków, a on ją zmusza. Jeszcze nazywając to miłością. Już jest zablokowana. Znaczy nie weszli w małżeństwo, już są poblokowani. Mieszkają razem ileś lat. Cały czas się niszczą, bo ona nie ma spokoju. I się dziwimy, że o 50% częściej rozwodzą się pary, które mimo mieszkania razem się pobrały?
mówię, mimo mieszkania razem, bo ludziom się wydaje, że jak będą mieszkać razem, to potem już będą tak dopasowani, że się nie rozumieją. Nie, oni się ranią. Przez wszystkie lata mieszkania razem się ranią i potem zawierają małżeństwo, większość nie zawiera. I o 50% częściej się rozwodzą. Kochani, to my rodzice jesteśmy odpowiedzialni, żeby wybić naszym biednym dzieciom z głowy takie pomysły. I świat tak mówi. Może jeden przykład, tak dla podtrzymania ducha. Jestem na wykładach, gdzieś tam na końcu Polski, śpię w domu rodzinnym. Zebrało się mamie z córką na wieczorną rozmowę, już taka około północy, po wszystkich zajęciach. I opowiadają na przemian, uzupełniając się. Córka najstarsza z czwórki rodzeństwa w szkole artystycznej. Wszyscy koledzy mieszkają ze sobą, współżyją, każdy z każdym niemalże, no taki styl. Ona postanowiła zamieszkać z chłopakiem, ale poważnym chłopakiem, jak chce się pobrać, ale zamieszkać. Pierwsze zdziwienie, że rodzice wycofali pieniądze. Powiedzieli, że nie będą tego finansować. No ale przecież kosztowaliśmy to. Nie, kochanie, tu jest twój dom, tu jest twoja rodzina, tam nie będziemy, nie zgadzamy się na to. Ha, dam sobie sama radę. Młoda, gniewna. Sama to opowiadała. Mówi, kiedyś przyszłam do domu głodna. Nie dawaliśmy sobie rady, nie mieliśmy ani na czynsz, ani na jedzenie. Przyszłam do domu głodna. Wyżarłam rodzicom pół lodówki. Już więcej nie mogłam. I pytam, mamo, czy ja mogę ten serek wziąć do domu? A mama mówi, nie, kochanie. Możesz go zjeść. Ale tu jest twój dom. Mamo, daj 2 złote na autobus, żeby wróciła do domu. Nie, córeczko. Nie dam ci 2 złotych. Nie dlatego, że nie mam. Nie dam ci 2 złotych, bo tu jest twój dom. I mówi ta dziewczyna, szła zima, śnieg z deszczem, plucha, szła przez miasto nocą rycząc, wracając do tego domu. Nie zasnęła tego dnia. Noc spędziła na rozmowę z chłopakiem. Szybko doszli do wniosków właściwych. Przyjechali z kwiatami przeprosić rodziców za sytuację, jaką stworzyli. Chłopak się oświadczył. Ona wróciła do domu. Po pół roku się pobrali. Są dobrym małżeństwem, kochającym teściów. Bardzo dobrze się dogadujący. Ale gdzieś my, rodzice, musimy powiedzieć. Jeszcze jeden przykład z tej branży. Mama samotnie wychowała syna. To jeszcze gorsza sytuacja, bo te uczucia już tam zaślepiają bardzo często. Synek dorosły, zaczął pracować, no i zamieszkał z dziewczyną. I to już trwało 5 lat. Ani słowa o ślubie. Odwiedzili kiedyś mamę, kolacyjka, porozmawiali. Mama oczywiście się kontaktowała z nimi, natomiast no, nic nie byli w stanie przyjąć od mamy. No i tak jakoś zeszło, że komunikacja miejska odjechała. I syn pyta, mamo, możemy przenocować? Oczywiście, ale w osobnych pokojach. Mamo, no nie wygłupiaj się. My już od 5 lat. W moim domu nie. Przespali noc w osobnych pokojach, po krótkim czasie się pobrali. Nie jesteśmy na straconej pozycji. To jesteśmy winni naszym dzieciom. Nie chcę robić im przykrości. Co jest gorsze? Przykrość czy wieczne zbawienie? Co jest ważniejsze? I to ludzie wierzący mówią, tak? Tak więc rodzice mądrze muszą przeciwstawiać się tym falom mód, które dzisiaj pochłaniają nieraz nasze dzieciaki. Ale w każdym razie, gdyby tak, możemy sobie sekundę pomarzyć, gdyby tak, wszyscy mężczyźni, mężowie w szczególności, wzięli pełną odpowiedzialność jeszcze przed ślubem. Nie, jeszcze nie jesteś moją żoną. Nie, jeszcze nie. Choćby sama się pchała. Nie. Potem wierność w małżeństwie całe życie. I żadnego wymuszenia, żadnego grożenia. Pamiętaj, żebyś mi tylko w ciążę nie zaszła. To jest moje pole odpowiedzialności. Pamiętaj, więcej dzieci już nie przyjmę. Czyli co, w podtekście zamorduje, jeżeli dziecko się pocznie, tak? Ile rząd to przeżywa, takie katusze. Jeżeli mąż by przejął pełną odpowiedzialność. Panowie, ostrzegam. Sytuacja może stać się trudna. Bo żona nie miałaby się czego bać. Wobec tego znikłyby blokady i otworzyłaby się na sferę intymną. Wracasz do domu, zmęczony jak pies, padasz na tapczan, chcesz chwilę odpocząć, a tu ci żona przychodzi, kochanie, kochanie, a może dzisiaj? A ty powiesz, ojeju, znowu? No. I to by znaczyło, że dobrze wykorzystaliśmy dar Boży. Nie daliśmy się szukać światu, który ma jakieś, nie wiem, obłąkańcze zachowania w sferze seksualnej. Jeszcze głosi, że to szczęście przynosi. Bzdura. Głębia w tej dziedzinie jest ważna, a nie naskórkowe doznania, o których mówi świat. A głębię można stworzyć tylko w monogamicznej parze, która jest
otwarta na dzieci, nie mówię o liczbie dzieci w tej chwili, która nie boi się dziecka. Jak kobieta się boi dziecka, to już wiadomo, że będzie zablokowana. Niczego się nie boi. Ani tego, że mąż sobie pójdzie w długą. A ilu straszy, że jak się nie zgodzisz na to, to sobie pójdę. Inna się zgodzi. I tam ma się głębia więzi wytworzyć. Będzie tylko ranić. Ta sfera bardzo wiele małżeństw tylko rani. Idziemy do udziału w wychowaniu. Nie zdążymy tu nic powiedzieć na ten temat, ale chcę jedną rzecz uzmysłowić. Czego potrzebują nasze dzieci do dobrego rozwoju? Poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa płynie głównie z tego, że tata z mamą są razem i będą razem do końca życia. Nie musi być cukierkowo. Mogą się kłócić. Znaczy, niech się nie kłócą, ale jak się kłócą, to się... Ale dzieci nie mogą stracić pewności, że rodzice będą razem. Znajomi, trójka dzieciaków, najstarsze 6-letnie, pokłócili się o coś wieczorem. No, komu się nie zdarza? Coś jakiś tam głos podniesiony. O 12 w nocy w pokoju ich sypialni staje 6-latek zapłakany. Dlaczego wy się rozwodzicie? Nie padało takie słowo. Powietrze jest nasycone rozwodami. Jak ja chodziłem do szkoły średniej, do liceum, to w naszej klasie na 40 chłopa wszyscy mieli ojców. Jeden nie miał, bo tata umarł. Wszyscy pozostali 39 miało ojców. A dzisiaj w klasie nasze dzieci mają połowę rozwiedzionych, połowę w ogóle nigdy nie pobrali się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzieci są podszyte strachem, dlatego rodzice mają dzieciom pokazywać również, że się kochają. Tak, tata ma przytulać, mamę całować. Co robią dzieciaki małe, roczne, dwuletnie? Ciągną za ręce, jak się rodzice pokłócą, żeby się tylko dotknęli, żeby się pocałowali. Tak, dzieci potrzebują tych gestów. Nasze dzieci mają mieć 100%, 200% pewność. Rodzice czasem się kłócą, ale będą razem do końca życia. I to jest niepodważalne. I teraz drugi element, który jest dzieciom potrzebny do rozwoju. A ściśle mówiąc, do utrzymania przy świecie wartości domu rodzinnego. Najsilniejszy moment to jest element, to jest więź z przyzwoitym ojcem. Nie ma silniejszego narzędzia. Wszystkie badania to potwierdzają. Teraz tych badań się trochę robi. Jeżeli tata jest przyzwoity i dziecko ma dobrą więź z ojcem, to dziecko zostanie przy świecie wartości domu rodzinnego. Dotyczy to wiary i nie tylko wiary. Jeżeli w rodzinie niewierzących nawraca się kobieta, pociąga za sobą między tam 8-14%, tam 7-14% członków rodziny. Jeżeli w rodzinie niewierzących nawraca się mężczyzna, pociąga za sobą 94% członków rodziny. Statystyki. To, że on nie będzie robił trudności w wychowaniu religijnym, wiecie, to jest zawracanie głowy. On jest pierwszym, najważniejszym. Znaczy, on musi uczyć paciorka. Ale tata, wszechpotężny tata, ma na oczach dzieci klęknąć przed krzyżem. I nie potrzeba lepszej katechezy. Tata nie klęka przed kimś, kogo nie ma. Nikt temu dziecku nie naruszy wiary. Jeżeli widział ojca pod krzyżem, modlącego się, widział ojca klękającego pod klatkami konfesjonału, tata też? Tak, tata też. Jaki ten Bóg musi być, skoro nawet tata przed nim klęka. I trzeba troszczyć się o dobrą więź z dziećmi, bo to jest, tak jak powiedziałem, największy element utrzymania dzieci i przy Bogu, i w ogóle przy świecie wartości ludzkich. Tych, które mamy w domu rodzinnym. Inaczej nam dzieci wykradną. Sekty, grupy młodzieżowe, no i różne nałogi. Ucieczka w komputer. Ile dzieci się ginie przez uzależnienie od komputera. Ale jak ma się nie uzależnić, jak tata w czasie obiadu jeszcze sobie coś klika? I rozmawia z dzieckiem przez ramię i jeszcze musi coś tam robić? Grę? Grać. Mam tutaj zegarek. O, dziękuję. Organizatorzy są bardzo łaskawi, bo mam jeszcze 3 minuty, a mi powiedzieli, że mam 5. Bardzo dziękuję. Skwapliwie wykorzystam. Tu mam zegarek. A więc walczyć o więź z dzieckiem, żeby tą więź budować, trzeba dać czas. Prymas kardynał Wyszyński mówił, ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. Przeciętny ojciec w Polsce, mi się wydawało, że 7 minut dziennie spędza ktoś z dziećmi wszystkimi. Ktoś mi ostatnio poprawiał, że 7 minut tygodniowo. Musiałbym do źródła zerknąć. No tak czy inaczej, nawet tak dziennie. A ponad 4 godziny z telewizorem i komputerem. Przeciętny ojciec w Polsce kilkadziesiąt razy bardziej kocha telewizor i komputer niż wszystkie swoje dzieci razem wzięte. Co nie przeszkadza mu mówić, że bardzo kocha dzieci. Miejmy odwagę taki monitoring czasu zrobić. Ile dla żony, ile dla dzieci, ile dla teściów i rodziców, ile dla innych ludzi.
jak się okaże, że najwięcej dla kolegów na piwie, no to trzeba coś zmienić. Trzeba coś zmienić. Praca zawodowa podporządkowana rodzinie. Praca jest dla rodziny. Drogie Panie, to, że mężczyźni znajdują w pracy zawodowej największą satysfakcję życiową, jest powszechne, ale zwracam Wam uwagę, macie w tym udział. Jeżeli żona o mężu mówi ciągle nie dojdę, jesteś skończony, nie dojdę, jakby był mistrzostwa świata nie dojdów, to by zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? Bo taka nie dojda jesteś? Jeżeli żona męża ciągle dołuje, to nie dziwmy się, że on znajduje w pracy zawodowej, gdzie szereg pań go podziwia. Jaki mądry, jaki inteligentny, jaki odpowiedzialny, jaki kompetentny. Mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. Ja wiem, że na żonie trudno robić wrażenie przez 40 lat. Właśnie tyle nam mija w tym roku. Ale trzeba się starać. Trzeba się starać. I jeżeli mężczyzna nie ma satysfakcji z bycia mężem i ojcem, to będzie szukał satysfakcji poza rodziną. To nie jest usprawiedliwienie mężczyzn. To jest tylko taka uwaga dla pań. Pamiętacie wszystkie, kiedy spojrzałyście w oczy mężowi, mówiąc, jaki ty jesteś mądry? Jak to genialnie wymyśliłeś? Jak to rewelacyjnie zorganizowałeś? Co ja bym bez ciebie zrobiła? Od przedszkola dziewczynką się wybija takie zdania z głowy. Nie daj się, nie jesteś gorsza. Chociaż udawaj, że sobie dasz radę. Nie udawajmy sobie. Nie damy sobie rady ani my bez was, ani bez nas wy. Nie będziemy szczęśliwi bez siebie. Jesteśmy od siebie uzależnieni. Nic byśmy bez siebie nie poczęli. Dosłownie i w przenośni. I wreszcie trzeba to uznać. I dziękujmy sobie mąż żonie, żona mężowi. I stajmy się dla siebie najważniejszymi. Wtedy praca zawodowa będzie zarabianiem na życie. Owszem, będzie atrakcyjna, to nawet fajno. Ale nie będzie celem życia mężczyzny. A bardzo łatwo mężczyznę na tą stronę przyciągnąć. Mówiłem o tym już na początku, nie będę się powtarzał. Wreszcie ostatnia funkcja, to jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Tata ma się kierować w życiu. Kierować w życiu ma się zasadami wiary. Nie dlatego, że go złapią, nie będzie kradł. Nie dlatego nie kłamie, bo się może wydać. I tak dalej. Tata ma być świadkiem, że 10 przykazań jest to po prostu recepta na szczęście. I wtedy dzieci z tej recepty skorzystają. Kochani, ostatnie kilka zdań. Jest nadzieja. Od mniej więcej od śmierci papieża, ja to z tym kojarzę, chyba coś tam w niebie poprzestawiał, ruszyli się w Polsce mężczyźni. Jest cała masa ruchów męskich. Mężczyźni świętego Józefa, są rycerze, są wojownicy, są plutony różańcowe, najróżniejsze formuły. W zeszłym roku miałem w Porszewicach po raz pierwszy, a w tym roku po raz drugi, spotkanie liderów ruchów męskich. 140 facetów przyjeżdżało na 3 dni rozmawiać o ojcostwie i o tym, co można zrobić. Jest nadzieja. Oczywiście to trzeba podtrzymać, to trzeba rozdmuchać te iskierki. Panowie, na koniec na deser, żeby zrobić apetyt na ojcostwo. 2 przykłady z jednej rodziny, którą znamy. Mąż budzi żonę w środku nocy, mówi, wstawaj, siadaj na osła, jedziemy do Egiptu. Nie na wycieczkę. Nie na wycieczkę. Zostawiamy wszystko. I jeszcze tej nocy siedziała kobieta na ośle i jechała. Dlaczego? Bo on był taki agresywny, że bała się przeciwstawić? Nie. On całym życiem dał dowód, że jeżeli on tak mówi, to tak jest dla dobra. Nie jego egoizm, nie jego urządzanie siebie, nie jego wygodnictwo. Tak trzeba. Całym życiem dał dowód, że jeżeli on coś mówi, to to jest dla dobra rodziny. I nie ma sensu nawet dyskutować. Taka pozycja jest przez Pana Boga przeznaczona dla nas, mężczyzn w rodzinie. Nie, żebyśmy się szarogęsili. Żebyśmy tak byli oddani rodzinie, żeby żona nawet nie podejrzewała, że chce swoje jakieś niecne interesy załatwiać decyzjami. Jak coś mówię, to widocznie tak trzeba. Ale jest jeszcze druga sytuacja, która w ogóle przekracza wyobraźnię. Kobieta, która się kieruje uczuciami. A uczucia do dziecka to w ogóle przerastają wszystko. Ginie dziecko, 3 dni nie ma dziecka, jedyne dziecko. Wilki zjadły, bandyci napadli, przerobiła wszystkie wersje śmierci. Znajduje po 3 dniach dziecko. Co powinna zrobić? No rzucić się, zacałować to dziecko i wypłakać w nie. A co ona mówi? Ponad własne uczucia. Ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Ojciec twój i ja. Panowie,
Do tego nas Pan Bóg przeznaczył. Żeśmy tak służyli rodzinie, żeśmy mieli taką pozycję w sercach naszych żon, że ślepo pójdzie na koniec świata, jeśli taka będzie potrzeba. I nawet będziemy ważniejsi niż jej uczucia do dziecka. Pierwsza relacja jest mąż, żona, potem dopiero dzieci. Pewnie nikt z nas tego nie osiągnie, co osiągnęła święta rodzina, ale perspektywa jest wytyczona. A więc do roboty. Bóg zapłaci cierpliwością.